przystępujemy do procedowania według przyjętego wcześniej porządku obrad. To jest druk nr 1, projekt Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie zgodnego zawarcia umowy najmu lokalowy. Proszę panią przewodniczącą o zdecydowanie sprawy. To osoba samotna, starsza pani, niedowidząca praktycznie, nie wychodząca z mieszkania, która posiada opiekunkę społeczną, w komisji lokalnej była obecna opiekunka. Wnosi, nie mają zastrzeżeń, został sporządzony protokół zgodnie z wymogami Urzędu Mieszkalnictwa. Komisja jednogłośnie. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio na konwencie przewodniczących między innymi omawiany temat właśnie była pani Kuły z kierownikiem i omawianym sprawę. Omawiany był temat komisji mieszkaniowych, a dokładnie mówiąc do naszych opinii. Dyskusja nie zmieniła w tym kierunku, że jest to po raz który przypomnienie nastąpiło, że teraz lokali nie ma już tyłów do lokali stałych, oprócz tych, które były kiedyś. Nie ma lokali komunalnych, są tylko lokale socjalne. Socjalne, czyli dla tych ludzi, którzy mają mniejsze zarobki, te lokale my między innymi opiniujemy. To, co opiniuje dzielnica, oczywiście jest jeszcze przedstawiciel gminy, które wnioski z dzielnicy by były MOPS-u, ja tu zresztą może dowiem, kto się opinii. Tu nie ma takiej potrzeby, bo MOPS sobie tam idzie, kiedy chce, jest opinia z policji i między innymi dosyć wiążąca opinia dzielnicy. Głównie chodzi o to, żeby w jednym miejscu osób, które są uciążliwe, z którymi są kłopoty, żeby mieszkanie socjalne nie kojarzyło się z patologią. To są normalni mieszkańcy, którzy mają cięższą sytuację materialną i gmina może, jak przyjmie, wszyscy im pomagać. W związku z tym nasza opinia o tyle się liczy, że tacy ludzie zajmują takie mieszkanie i są kłopotliwymi sąsiadami, jest u nich problem, to wtedy powinniśmy reagować i wtedy nasz głos jest głosem, że tak powiem, dosyć istotnym. I w tej sprawie to jest jakby niezbywalne, bo cały czas chcieliśmy mieć wpływ na to, co się dzieje w imieniu gminy i mamy na to. W związku z tym trudno się wyzbywać tego powiedzmy przywileju. Natomiast też trzeba powiedzieć, że była dyskusja na temat, bo te komisje są niepłatne. Mają jeszcze ustalić regulamin, mają się nad tym pochylić. Na razie w żadnej z dzielnic jest to wysiłka, jakby wewnętrzne opiniowanie. Nie są to płatne wysiłki. Jeżeli coś się zmieni, będziemy przekazywać. Nie chodzi o to, czy płatne, czy no, płatne. To informacja na każdą taką, na każdą opinię. Ja z tego powodu, ja tylko powiem, że z naszej dzielnicy z tego powodu nikt nie rozrywa szat, robimy to. Robimy to tak. Od wielu lat i nie ma, z tym nie było problemu, że nie ma kogo tam wysłać, bo to jest nasze, jeżeli chcemy mieć wpływ na budownictwo komunalne i chcemy mieć wpływ na lokale miejskie, no to jest właśnie ten element, że możemy mieć wpływ na to. To jest zasięg. Panie przewodniczący, że problem wziął się stąd, że niektóre dzielnice nie robiły wizji, na przykład tak. Jedynie nie. Tak. Nie uczestniczyły w wizjach urzędu miasta i wydawały opinie nie idąc po prostu w miejsce zamieszkania. Myśmy zawsze chodzili w ludzi. Była dyskusja, co będzie, jeżeli sąsiedzi, bo tam pojawiło się w tym druku, żeby opinia sąsiadów była. Można zawsze napisać, jak ktoś sąsiadów sobie nie chce powiedzieć, że sąsiadów mogli zabrania głosu w tej sprawie, to też jest jakby informacja, nie ma potrzeby. Na szczęście od nas nie odmawiamy. No, ale jakby odmówili, to trzeba taką adnotację dać, że odmówili. Oprócz tego jakieś były dyskusji nie widzę. W związku z tym wszystkim pani Basiu, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu Komisji Mieszkalnictwa według nr 1. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jestem rada przyjęła uchwałę według druku nr 1. Teraz byśmy od razu przeprocedowali uchwałę według druku nr 5. Ja proszę panią przewodniczącą, żeby zdecydowała. To jest projekt Komisji Mieszkaniowej Społecznej w sprawie ponownego umowy zawarcia umowy najmu. Mężczyzna po 50 samotnie mieszka tam już kilka lat. Sąsiedzi nie mają najmniejszych opieki. Przyrządzony, że dlatego to jest tymczasowy, bo jest malusieńkie mieszkanie. Jest takie, że dosłownie. Bo się wyjdzie do pokoju, to się można zabić, ale w miarę czysto utrzymamy. Tam pracuje parę złotych zarabia. Sąsiedzi jak najbardziej nie mają przeciwu. Komisja jednogłośnie chyba. Dziękuję, otwieram dyskusję.
Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 5 w sprawie Komisji Mieszkań Rozproszonych? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Za, że podjął uchwałę do druku nr 5. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania uchwały do druku nr 2.